Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie. I tak, widzicie teraz tą nową postać. Drakalnie jest dostępna niestety nie na tym nowym kontynencie, ponieważ zacząłem sobie tą postać właśnie na normalnych serwerach, ale rozpocznę również i sezon, ale to będzie kompletnie inna postać. Póki co jest dość ciekawie, ale mam zaledwie 53, jeszcze muszę zrobić sukcesy i dopiero wtedy z większą ilością SP będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć, ale zanim będę dyskutował o tym, to będzie dopiero w sobotę na podcaście o 19 opowiadane, będzie ze mną gość Bokurano i zapraszam chętnie na Twitcha właśnie w sobotę o 19 i będzie można sobie troszeczkę z nami podyskutować. Ale wróćmy może do głównego tematu tego filmiku, czyli patch notes. Tak więc już wiemy pierwszą informację, czyli pojawiła się Drakania. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli wbijecie 56 poziom i zrobicie sukcesję, będziecie mogli kupić taki Marni Pocket Watch i tutaj będzie on w slocie Awakeningu i będzie dawał na przykład Critical Hit Damage 3%. Będzie to na pewno przydatne, ponieważ aktualnie nie ma Awakeningu, mamy tylko sukcesję, to będzie po prostu imitowało tą broń. I nie wiem czy wiecie, ale po prostu 30% z broni Awakeningu jest przetwarzane jakby na AP do main, czy sukcesji i na odwrót, czyli 30% sukcesji przechodzi na Awakening. Właśnie dlatego podejrzewam, musi być ten przedmiot, żeby to w jakiś tak sposób zrekompensować. I kolejna sprawa to jest Mount of the Eternal Winter, więc nowy kontynent, czyli powiedzmy kontynent Rakani, jak i Guardianki, ponieważ Guardiankę też mogliśmy widzieć w tym filmie i będzie można tam zaczynać sobie nową postać. Jeżeli ją stworzycie, serwer sezonowy bądź zwykły, będziecie mieli do wyboru Ancient Stone Chamber, czyli to jest właśnie ta stara ścieżka, oraz Mount of Eternal Winter, czyli ta nowa. Z tego co wiem, to na początku nie bije się w ogóle mobów i ponoć jest nawet ciekawie. Pamiętajcie też, że przy poziomie 50 musicie zrobić taki, nie wiem, dziwny quest, czyli odebrać go od duszka, on się nazywa Go Beyond Your Own Limits. Wystarczy, że klikniecie ten przedmiot, który się pojawi po zaakceptowaniu tego zadania i zakończycie samo zadanie i będziecie mogli przejść dalej z 50 levelem. Będzie to oznaczało, że gracze będą was mogli zaatakować, za wyjątkiem oczywiście serwerów sezonowych, jeżeli nie jesteście na Season Arsha. Tutaj są dodane również różne dodatki, jak na przykład Winter Woodbed, czy jakieś drobne nagrody. To można sobie samemu wszystko posprawdzać. Jeszcze ciekawostka, jest tam inna pogoda i będziemy mogli dostać, to nie jest takie dobre w zasadzie, debuff. To będzie Frostbite się nazywa, czyli po prostu odmrożenia, coś takiego. Jeżeli otrzymamy ten debuff, to musimy zażyć Citron Tea. I to właśnie będzie nam czyściło tego debuffa. Możemy też zakupić Messimati i wtedy jesteśmy odporni właśnie na ten debuff przez 10 minut. Tutaj również są pokazane, jakie są spoty, czyli to są dość poważne spoty, 290 AP, 280, 280. Tak one wyglądają, dosyć ciekawie, troszeczkę inne moby. I prawdopodobnie wszystkie te spoty mają jakieś swoje mechaniki. Na początku na pewno nowe osoby nie będą tam mogły podejść, no bo 280 AP no, na początku nie da rady, nawet na serwerach sezonowych. Ale tutaj jest również... Aha, to jest dobra, to jest dalej opisane. Kolejna sprawa to pojawił się nowy hełm, czyli Labreskas Helmet. Czyli jeżeli wbijemy Gryfona Bodziata na pen i potem wbijemy Kafrasy 10 poziom, będziemy mogli wymienić to na Labreska Helmet. Oczywiście potrzebujemy specjalny przedmiot, który to jest, się nazywa Flame of Frost. I jeżeli to będziemy mieli, to możemy właśnie wymienić sobie tego Pen Blackstar Helmet czy Gryfona bądź Giata. I tutaj macie te przedmioty, które lecą, tak zwane PT system, czyli potrzebujecie 100 Ember of Frost, żeby zrobić sobie właśnie Flame of Frost i wtedy możecie kontynuować. Również pojawiają się nowe kryształy, tutaj widzę, że one są do Awakeningu i można na przykład zdobyć tu Ignore Knockback, Knockdown, Grapple, Stun, Resistance, również Knockback, Resistance, Grapple, Resistance 25% do butów i to będzie chyba mój cel.
ponieważ Grapple Resistance 25% to jest naprawdę dość sporo, to właśnie daje odporność na łapanie. Widzę, że do Red Battlefield Crystal Stardiness też tutaj będzie Grapple Resistance i Knockback Floating Resistance 5%. To może być dość ciekawe w takim razie kamień. Generalnie Resistance, czyli odporności, dostały nerfa, ale wydaje mi się, że można tutaj w sumie zaryzykować, ale to może na inny. Zrobimy sobie po prostu osobny poradnik dotyczący właśnie tych odporności, ponieważ to jest w sumie dobry temat. Zapiszę sobie i na pewno pojawi się niebawem taki poradnik dotyczący właśnie Resistance. To jest to. Ok, tutaj są dodatkowe przedmioty, które są dostępne właśnie w tym regionie, czyli ten Citron Tea, czyli redukuje tego debuffa, Frostbite, Messimati daje nam odporność na tego debuffa, również tu jest Eliton Meal, daje Processing X, czyli brakujące w zasadzie rzeczy, ponieważ te buffki nie da się w zasadzie dostać samego Fishing Expo i teraz to się pojawia, również jest Auto Fishing Time Reduction na przykład, również statystyki w grze. Będzie można sobie też szybciej levelować Breath X 20% na przykład. Naprawdę dużo tego jest dodane. Również są nowe kraty, czyli do tradingu potrzebne. Jest również kostium, który można stworzyć do szajki. Można również upolować nowe mopki. To jest Life Skill Hunting również. Tutaj jest pokazane nagrody, które możecie wrzucić sobie potem do swojego domku. Jak tutaj możecie zobaczyć głowy krowy, wilka, czy samego wilka tutaj wypchanego. Wygląda to dość ciekawie. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś z was zajmuje się takim właśnie tworzeniem domów, rezydencji. Dajcie znać w komentarzu. I tutaj możecie zobaczyć, że wystarczy na przykład upolować 10 dzikich potworów i można dostać na przykład Hunting X 15% buffka. To jest również Brief of Omua. Również są daily, naprawdę dużo do roboty jest na tym regionie, trzeba będzie się tym zainteresować. Patrzcie, ile tych questów jest tutaj, jeżeli chodzi o life skilla. I to są wszystko daily. Nie będziemy się tym szczegółowo zajmować, ponieważ to jest tylko patch notes, czyli będę was informował tutaj o zmianach. Również pojawia się Blackstar Subweapon, czyli coś a la Kutum, tylko dosłownie ma te same opcje co pozostałe Blackstar, czyli troszeczkę lepsze statystyki, jeżeli chodzi o ten sam enchant w porównaniu do innych bossowych gearów, ale nie można wbijać kafrasów i właśnie tutaj jest wasza decyzja, czy chcecie po prostu próbować enchantować i liczyć na RNG, czy po prostu wbijać na przykład gear bossowy inny kafrasami. A jak tutaj możecie zobaczyć, statystyki są dość dobre, bo jeżeli będzie to pen Blackstar offhand, a to offhand jest, to będzie miał AP na potworki 67. Dodatkowo ma tu Monster Damage Reduction plus 5, czego nie ma w Kutumie. Ignore All Resistance 10%, czyli tak jak Kutum. No i jeszcze dodatkowo daje 60 HP. To są właśnie te dwa dodatki, czyli Monster Damage Reduction oraz Max HP, których nie ma w Kutumie. Troszeczkę lepiej to wychodzi na PvE. Tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. To jest chyba... to będzie nowa? Ciekawe to wygląda. Nie, to nie jest nowa. Okej, okay. Season Drakania. Tutaj troszeczkę się pozmieniało. Ponoć trudność Season Passa zostało dopasowane i powinno być zdecydowanie lepiej niż w poprzednim sezonie. Tym razem przedmioty, które trzeba zbierać, się nazywają Prismatic Sail. I w zasadzie to są te same nagrody, czyli tu jest Choose Your Pet Box 30 sztuk, potrzebne jest Manus Riding Crop czy Advice of Valks 140 face stacków, to jest akurat nowość za 70. Pamiętajcie, że te przedmioty, czyli w tym wypadku Prismatic Sail, są ograniczoną ilością na sezon, chyba około 130 czy 140 można zdobyć w sumie. Season Pass daje ich troszeczkę więcej. Właśnie wtedy można te 120-130 osiągnąć bez płatnego Season Passa mniej. No i właśnie te nagrody są ta jednorazowe też, czyli możecie je jeden raz wybrać, na przykład Advice of Valk 140. To są face stacki potrzebne do enchantowania przy okazji. Okej, to by było na tyle. I przechodzimy sobie do eventów. Pierwszy event to jest Winter X Alienware Winter Story, czyli możecie tutaj wygrać
laptopa, jeżeli zdobędziecie pierwsze miejsce, bądź Eternal Winter Outfit, to jest 20 zwycięzców na region, czyli 20 na Europę, 20 na Amerykę i pozostałe regiony. Wystarczy po prostu zrobić cały Mountain of Eternal Winter Main Quest oraz Season Pass, czyli musicie dokończyć cały Season Pass wraz z główną ścieżką Mountain of Eternal Winter. Kolejny to jest Recording the Eternal Winter in All Its Beauty, czyli od 6 kwietnia, czyli od dzisiaj do 4 maja możecie robić filmik. Możecie robić filmik dotyczący właśnie Eternal Winter i Drakani, czyli musi być Drakania na tym filmie, ładnie to przygotowane, wysłane na YouTube'a, opisane jako Eternal Winter w tytule. Musi mieć te dwa hashtagi oraz w pewnym momencie musi się pojawić family name. Pamiętajcie, że nie cały czas powinien być interfejs, ponieważ wasz filmik mógłby się ewentualnie pojawić na stronie internetowej samego Pearl Abyss, więc jeżeli ktoś chce tutaj się pobawić, to powinien naprawdę ładnie to przygotować. Sam spróbuję trochę sił, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nagrodą jest m.in. właśnie, jeżeli będziecie nominowani, to jest tu na przykład Blessing of Old Moon Pack na 15 dni. Właśnie filmik może się pokazać, ale również jeżeli wygracie pierwsze miejsce, to możecie otrzymać laptopa Eternal Winter's Giftbox, drugie do piątego miejsca Eternal Winter Giftbox, a dla wszystkich, którzy po prostu dołączyli, to Dragon's Blessing. A oczywiście musicie być w odpowiednim regionie, jeżeli wygracie laptopa, ponieważ jeżeli wygracie to i mieszkacie w kraju, który nie powinien się grać Black Desert Online, po prostu tej nagrody nie otrzymacie. Dobra, lecimy dalej. Jade Lead Dragon's Brevent, czyli tutaj możecie zdobyć przez gaterowanie, łowienie czy zabijanie mobków Jade Lead Dragon's Breath i to możecie sobie wymienić na taką nagrodę jak Event Tyrant i również możecie to wymienić na pozostałe nagrody, czyli Marnie's Unstable Fuel, Memory Fragmenty czy Gaffra's Stone do wyboru, do koloru. Kolejny Season Level Up Challenges, czyli po prostu za stworzenie postaci od 30 do 61 poziomu otrzymujecie nagrody i to są nagrody podzielone na to, jaki level osiągniecie. Oczywiście to wszystko jesteście w stanie zdobyć. A tu również są nagrody za levelowanie samej Drakani, czyli na 60 jest Enhancement Help Kit, a na 61 300 milionów Supreme Old Moon Scroll oraz Item Collection Increase Scroll 5 sztuk. Czyli warto. To było Drakania Progressions Reward, tutaj też dotyczący właśnie Drakani. Wystarczy się zalogować, otrzymujecie te oto nagrody, na przykład kolczyk do niej, to jest tylko i wyłącznie dla niej. Ej, za samo jej levelowanie jest na przykład tutaj i Zero Ridings krop na 35 poziomie aż do 61, czyli tutaj dodatkowo jeszcze Underwear Box na samym końcu, czy Ancient Spirit Dust 500 sztuk. I bardzo zachęcają, żeby można było, żebyście robili nową klasę. Kolejna sprawa, jeżeli się zastanawialiście, żeby przerobić sobie sprzęt lub wyciągnąć kafrasy, no to teraz jest to idealna okazja, bo ponieważ od dzisiaj do 20 kwietnia, czyli do 2 tygodni, możecie wyciągnąć kafrasy praktycznie za darmo i w 100%, czyli jeżeli macie włożony do jakiegoś pena czy jakiejkolwiek innej broni, gdzie można kafrasy włożyć 1000 sztuk, to teraz na okres tego eventu możecie te 1000 wyciągnąć. W innym wypadku 5% po prostu było tracone. Przy wyższych wartościach, powiedzmy 20 tysięcy kafrasów i wyciąganie nawet 95% to trochę boli. Kolejny to jest Drakania Pass Event. Kolejne dotyczące Drakani, czyli to jest ten Season Pass dostępny na serwerach sezonowych. No i tutaj jest ten po prawej płatny. I tutaj widzę, że jest Outfit Box, Crimson Dragon, czyli to jest ten pet taki dość unikatowy, Prismatic Sail, czyli to są te przedmioty zdobywalne i ograniczone na serwer sezonowy, o którym wspominałem, do około 120-130 sztuk mniej więcej. I pozostałe nagrody wyglądają tak średnio, powiem szczerze, do tej pory. Blessing of Camasile czy Secret Book of Olmun na 7 dni, troszeczkę malutko.
100 cronstone'ów, a powiem szczerze, że dupy nie urywa ten serwer sezonowy, ale jeżeli kosztuje on 3000 PR w dalszym ciągu, jest warty tej ceny, ponieważ sam Classic Outfit Box to jest koszt 2200 pereł, a inwentory plus 2 pet, dodatkowo sam pet może też kosztować około 1000, a więc tu już jest 3200 i po prostu przebiło te 3000 pereł. Jeżeli ktoś by się oczywiście zastanawiał nad kupnem, to po prostu taki komentarz z mojej strony. Nie ma tutaj cudów, ale po prostu w dalszym ciągu się opłaca. Source of Ions and Mysterious Knight, czyli tutaj możecie znaleźć coś takiego, taką ikonkę, i ona daje ekstra AP przeciwko potworkom, czyli do PvE plus 10 i Monster Damage Reduction plus 5 buff, i to trwa 10 minut. Play Black Desert for free event, czyli od dzisiaj do, jest tu napisane, do 13 możecie zakupić grę za darmo. Ona kosztuje około 5 czy 10 euro, mi się wydaje, czyli około 40-50 zł. A teraz po prostu kosztuje za darmo do 13 kwietnia. Drakania 100 Loyalty Shop, czyli nagrody za loyalty kosztujące 100 loyalty. Między innymi Sealed Book of Combat Life, 50 Crossstone'ów można zakupić, Dragon's Blessing tu jest, nawet nie wiem co to jest, oraz Rare Cursed Training Box, to jest bardzo dobre, warto wykupić natychmiast za te 100. I ostatnie to chyba będzie Combat Skill X Hot Time. Zobaczmy co to jest. Czyli od poniedziałku do piątku, od 2 do 16, takie dziwne, to jest Combat X 150%, a w weekendy od poniedziałku. Aha, bo to jest od poniedziałku od 2 w nocy do piątku do 16 jest Combat X 150%, Skill X 50%. A w weekendy od poniedziałku do drugiej w nocy, od piątku z 16 do poniedziałku do drugiej w nocy jest Combat X 250%. Okej, okay, dobra, w porządku. I pozostałe poprawki to tam są malutkie. Tutaj właśnie są te nowe boksy, które możecie tworzyć w regionach Balen, Serendia, Calfeo, Media, Valencia, Camo Sylvia, czyli kolejna sprawa to jest właśnie kopiowanie i tagowanie postaci. Teraz kosztuje o 50% taniej, mogę to potwierdzić, swoją Drakkanię już stagowałem i kosztuje to zdecydowanie mniej. Tutaj możecie zobaczyć, gdzie leży różnica, czyli między innymi w zliczaniu kafrastonów. Każdy kafrastone kosztował 43 tysiące silverów, teraz kosztuje 21,5 tysiąca, jeżeli chodzi o formułę kopiowania sprzętu. Również jeżeli chodzi o cenę z marketu, to pobierało po prostu cenę wartości 3% danego przedmiotu, a teraz jest to 1,5%, stąd ta różnica. I troszeczkę zmian w interfejsie, tutaj jest pokazane po prostu, ile mamy danych przedmiotów w warehouse'ie. Tak wygląda właśnie UI, czyli interfejs w zasadzie kolejny, jeżeli chodzi o wybór właśnie pierwszej ścieżki. Decydujcie mądrze, bo potem trzeba będzie po prostu kasować postać i na nowo robić, jeżeli będziecie chcieli zmienić ścieżkę. Teraz sam zauważyłem w sumie, jeżeli weźmiecie albo zakończycie quest, to pojawi się wam na ekranie w dolnym prawym rogu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany, czyli podsumowując, mamy nową postać Drakkanię, nowy kontynent, który jest naprawdę duży, powiem szczerze, dużo tych dodatków jest, i trzeci no to serwer sezonowy. Oczywiście jeżeli nowe osoby by się pytały, zaczynacie na 100% serwerów sezonowych, masa darmowych nagród, chociażby Season Pass darmowy również ma swoje nagrody, no i szybciej się po prostu też leveluje, ponieważ na serwerach sezonowych zawsze jest około 100% więcej expa. Pamiętajcie, że 100% expa więcej to w zasadzie Black Desert Online dużo nie znaczy, ponieważ czasami można i zdobyć 1500% expa więcej, ale zawsze lepiej dwa razy mieć więcej niż dwa razy mniej. Dobra, przechodzimy sobie do Pearl Shopu, zobaczmy co tam dla nas przygotowali. Czyli za 8000 pereł można kupić w zasadzie Eternal Winter Edition. I tu macie same Oblivion Outfit Box, Value Pack na 30 dni i pozostałe nagrody. Sporo tego jest.
Kolejny to za Drakani Edition, czyli za 4290 pereł jest tutaj outfit dla Drakani, 16 slotów, Young Dragon Surprise, czy charakter slot, expansion kupon i bonusy. Exclair, czyli tak wygląda jej pierwszy outfit, znamy go już właśnie z filmiku, wygląda całkiem zacnie i jeżeli chodzi o zwykły outfit, kosztują 2200, a klasyczny 2900. Czy tutaj jest więcej może obrazków, a nie, po prostu napisane ceny, jak osobno byśmy chcieli kupić. Black Spirit Pass kosztuje, tak jak myślałem, 3000 pereł, więc w zasadzie warto. Tylko że no nie jest to tam, żadnych super nagród nie ma, chyba specjalnie tak robią to, żeby było tak mi troszeczkę więcej niż normalnie jakbyście to kupili. Pojawia się waga 350, rzadko ona jest, albo to jest nowa waga? To jest chyba nowa waga, bo kosztuje dość sporo, 3200 pereł. No dobra. Ultimate Weight Pack, czyli możecie sobie kupić tutaj w paczkach, czyli Weight Pack 1, Weight Pack 2, czy Ultimate Weight Up Pack, to jest chyba całość za 4160. Tak, tutaj jest opisane, czyli pierwszy najmniejszy ma 150, potem 350, a ten ostatni ma 550 wagi. Jest tutaj wyprzedaż kategorii, inwentory, weight kategorii, 20% obniżki, premium container, co to jest za 1200 pereł? No ciekawe, tutaj nic nie pisze. Pierwszy raz widzę ten przedmiot, powiem szczerze, premium container, inventory slot kosztuje, 8 slotów kosztuje 960, 16 slotów, przepraszam, to jest 2 razy 8. Kolejne sloty za 3255, tutaj mamy bodajże 48, 50 slotów za 3255. Kolejne zestawy, Shining Arctic Box za 2200, maksymalnie 3 zakupy i nie są dostępne w Holandii albo Belgii, czyli to są te lootboxy. I co tutaj jest dostępne? Crocdalo Origin Stone 1%, Memory Fragmenty mają najwięcej szans i 10 sztuk, ok. Wizard Gospi 3 sztuki za 3300 pereł, za 2400 można kupić 3 maidki do wyboru. Blessing of Camosylwia 1125 pereł za 15 dni, również Secret Book of Olmu w tej samej cenie. Celestial Horse Calling Horn za 1575, czyli możecie sobie z każdej odległości przywołać swojego wierzchowca. Pamiętajcie, że to jest tylko na jedną postać. Zrobicie nową, będziecie potrzebowali kolejne. Ailton Storage, czyli to będzie prawdopodobnie ten nowy region. Tutaj możecie również storage powiększać. Plus 8 slotów kosztuje 225 pereł. Jeżeli chodzi o stajnie w tamtym miejscu, to również plus 1 slot na konia, 150 pereł. Jeżeli chodzi o pracowników, jeden slot kosztuje 200 pereł. Dla nowych graczy, którzy zaczynają grę, mogą za jednego silvera wykupić 3000 loyalty, czyli warto. I w tym tygodniu za 2720 pereł będzie kosztował outfit Dome Tour Premium Set dla Hashashina. Dziękuję bardzo za oglądanie patchnotesów. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, albo macie jakieś sugestie i pamiętajcie, żeby rozpocząć sobie nową postać na sezonach i spróbować swojego szczęścia w Black Desert Online. Możemy się czasami, jest okazja, że może przypadkiem się gdzieś spotkamy na jakimś spocie, to się chociaż przywitajcie. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Yo, yo.